gościem w studiu Radia i Telewizji ART jest marszałek województwa podlaskiego, pan Mieczysław Kazimierz Baszko. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Panie marszałku, spotykamy się, by poruszyć kilka ważnych spraw, spraw istotnych z punktu widzenia mieszkańców województwa podlaskiego, a w szczególności tych, którzy są w zasięgu nadawania Radia ART. Za panem już praktycznie 8 lat bycia członkiem zarządu, bycia również w tym okresie marszałkiem województwa podlaskiego. Proszę powiedzieć, jak w ciągu tych 8 lat z pana perspektywy zmieniło się całe województwo? Które zmiany trzeba uznać za najlepsze, najbardziej właściwe, idące w tym poprawnym kierunku? Które z nich są zmianami, jakimi możemy się teraz pochwalić i poszczycić? Nasze województwo ma czym się chwalić i szczycić, bo jednak przez te 8 lat nastąpiły bardzo duże zmiany. Województwo podlaskie ładnieje, pięknieje i rozwija się. I to między innymi trzeba wspomnieć o tych środkach unijnych, które zostały przyznane dla naszego województwa. Te środki, które przedakcesyjne, ale zarazem szczególnie programowanie 2007-2013, te środki bardzo zaowocowały rozwój naszego województwa. Tutaj dla przykładu można wspomnieć, bo każdy chce, żeby lepsze drogi były. Na przykład dróg wojewódzkich ponad 400 km zrobiono. Oprócz tego jeszcze z innych programów powiatowe drogi były robione gminne. Jak chciałem podkreślić, a oczywiście ochrona służby zdrowia. Tutaj przez ten okres zaaplikowano w szpitale wojewódzkie, tylko wspomnę, to gdzieś około 550 milionów złotych. Ale oprócz tego szpitale powiatowe skorzystały z tych środków finansowych i praktycznie może dwa szpitale powiatowe, które nie skorzystały, ale widać wielką poprawę, jeżeli chodzi o rozbudowę, budowę, a w szczególności zakup nowoczesnych urządzeń. Tu należałoby wspomnieć, że środki z programu rozwoju obszarów wiejskich, widzimy, jak one zaowocowały, że nasze rolnictwo jest potęgą w naszym kraju, że bardzo mądrze rolnicy wykorzystali te środki finansowe. Ale oprócz tego przedsiębiorcy, miasta, miasteczka, widać, że warto żyć, warto aplikować te środki finansowe z tego miejsca, no i samorządowcom, przedsiębiorcom, wszystkim, którzy bardzo dobre projekty napisali i skorzystali z tych środków finansowych, no zapraszam na nową perspektywę finansową, bo dużo, dużo większe środki finansowe są do dyspozycji. I nasze położenie trzeba wspomnieć, tu przygraniczne, że walczymy, żeby pokazywać, że współpraca i w strategii województwa podlaskiego ujęliśmy, że brama na wschód województwa podlaskie. I to między innymi te projekty gospodarcze, ale przede wszystkim modernizacja przejść granicznych. Chciałbym tutaj też ostatnio bardzo duże wydarzenie w tym roku dla województwa podlaskiego, otwarcie do końca przejścia w Połowcach. Rozpoczęcie procedur budowy drugiego mostu w Bobrownikach bardzo potrzebują przedsiębiorcy, nie tylko podróżujący. Poszerzenie przejścia granicznego na styku granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej. To jest bardzo ważne dla rozwoju naszego województwa. Myślę, że istotną kwestią jest także turystyka, która w przypadku regionu podlaskiego ze względu na jego położenie na mapie naszego kraju ma znaczenie. No to ten rok jednak no, był dla nas bardzo dobrym wydarzeniem, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską. Przejście graniczne bezwizowe Puszczy Białowieskiej. To jest naprawdę bardzo dobrze odebrali nasi mieszkańcy, że można otworzyć przejście graniczne bezwizowe. I drugim takim korytarzem staramy się już, spotkania odbyły się, żeby w perspektywie najbliższych roku czy dwóch otworzyć to przejście graniczne bezwizowe w kanale augustowskim. I ta turystyka z kraju ze wschodu bardzo ona się rozwija i bardzo jesteśmy pozytywnie nastawieni też w drugą stronę, żeby też można skorzystać z tych, bo mają co też i nasi sąsiedzi do pokazania i zaprezentowania i
cały czas zapraszamy poprzez nasze biura turystyczne do odwiedzin naszego województwa. Panie marszałku, turystyka swoją drogą, jednak mamy XXI wiek, więc niezwykle istotny jest internet, łączność ze światem. Tutaj mam na myśli sieć szerokopasmowego internetu, która w naszym województwie też jest bardzo dynamicznie budowana. To w ramach programu Polski Wschodniej potrzeba była bardzo, żeby pobudować nową sieć szerokopasmową. Dla przypomnienia słuchaczom przekazuję, że to jest najlepszy internet w świecie. Nie ma lepszego internetu. To jest aplikacja 240 ponad milionów złotych. To największa inwestycja, i która w tym roku zostanie oddana, jest już praktycznie na zakończeniu. Doszło też połączenia tego internetu z województwem lubelskim 2 miesiące temu, także widzimy, że te województwa z Polski Wschodniej bardzo mają prace zaawansowane i w tym roku zostanie to zakończone. Gdybym miał pan wskazać taki największy sukces w swojej dotychczasowej służbie mieszkańcom województwa podlaskiego, to co to by było? Może pan ewentualnie wybrać kilka elementów, które złożyły się na ten sukces, na te osiągnięcia. Bardzo dużo różnych przekrojów, inwestycje przede wszystkim gospodarcze. To dla mnie jest bardzo ważne, żeby powstawały nowe miejsca pracy i w tym przypadku widzę, że nasi przedsiębiorcy bardzo dobrze te środki wykorzystały i poprzez ich upór, ale przede wszystkim największa nasza inwestycja, przecież Opera Filharmonia Podlaska, czy warto było, czy nie warto. My też zastanawiałem się też i zarządem jeszcze 7 lat temu, czy iść w tym kierunku, ale inwestycja ona została rozpoczęta i jesteśmy dumni i widzimy, że wielkie to jest zainteresowanie. Ale przede wszystkim, żeby Podlaskie było dostępne. Podlaskie było skojarzone z naturą, ale przede wszystkim też i nowoczesne. I tu zarząd województwa i samorząd województwa w tym kierunku idzie. Przypomnę, że którą strategię realizowaliśmy, została ona zrealizowana, ale ta perspektywa nowa finansowa, to program dla województwa podlaskiego też jest bardzo ambitny, bo chcę przypomnieć, tą strategię wszyscy jednogłośnie przyjęli z komitetu, który był opracowywał. Przed nami szereg wyzwań, wiele rzeczy zostało rozpoczętych, niektóre są kontynuowane, część udało się już zakończyć. Mowa tutaj m.in. o drogach, o innych inwestycjach, o współpracy międzyregionalnej. Zapytam też o białostocki PKS, który od pewnego czasu jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Czy ma pan jakiś złoty środek na rozwiązanie problemu związanego z jego funkcjonowaniem? Jeżeli chodzi